Oczywiście nie jest dla naszego środowiska tajemnicą, dlaczego ten temat akurat, ponieważ wszyscy kiedyś lub obecnie nadal trafiliśmy na stronę temat jest szkoda tylko, że nie ma he. No tak, właśnie na stronę tej osoby i bardzo dużo osób jest pod wpływem tej osoby. W zasadzie ta osoba jest w stanie na przykład rozreklamować każdy film, dlatego niektóre filmiki niektórych osób ostatnio miały dużą oglądalność, ponieważ linki ukazywały się na stronie tej osoby. Ta osoba ma dużo odwiedzających, którzy ufają jej i niestety ufają jej, gdyż jak się za chwilę przekonamy, jest to kolejny przykład siewców konkolu, czyli ludzi działających nie dla dobra Ewangelii naszego Pana Jeszu Pomazańca, ale dla przeciwnika Ewangelii. Oczywiście ludzie ci stwarzają pozory pobożności, wydają się być mili, fajni, jak to sam szatan przybiera postać anioła światłości. No i tak właśnie się dzieje. Dostałem nawet list od jednej osoby, która twierdziła, przecież ten człowiek do niczego złego nie namawia. No ale jeśli przeanalizujemy dokładnie działalność tej osoby, to z 27 ksiąg biblijnych Nowego Testamentu aż 14 listów, bo chyba tyle, jeśli dobrze pamiętam, jest apostoła Pawła, no jest unieważnionych, bo on twierdzi, że apostoł Paweł był fałszywym apostołem. O apostołach być może porozmawiam sobie następnym razem, bo to jest też ciekawy temat, kto i dlaczego mógł się nazywać apostołem, czyli w języku polskim posłańcem lub wysłannikiem, bo to słowo określało, że ktoś posłał daną osobę. A w tym przypadku, w kontekście apostoła Pawła, mówimy o tym, czy posłał go nasz Pan Jeszu Pomazaniec, czy też on sam był samozwańczym. I już w czasach pierwszego wieku, za życia Pawła, miał on bardzo wielu wrogów, bez przerwy polowali na jego życie. Właściwie to nie tylko uciekał w nocy w koszach, gdzieś przez mur go spuszczano, ciągle się ukrywał, ale też bywało, że musiał trasę podróży zmienić, gdyż czyhali na niego po drodze, chcąc go po prostu zabić. Przy wielu okazjach też już podjęto próbę, kamieniowano go, nienawidzono go całym sercem. I ci przeciwnicy nienawidzili go głównie z jednego powodu, to znaczy z tego, że chrześcijaństwo nie było kolejną tylko i wyłącznie sektą żydowską. To znaczy chrześcijaństwo stało się zupełnie czymś innym, odstąpiło od prawa właśnie dzięki Pawłowi. Mimo że inni wysłannicy naszego Pana, czyli apostołowie, byli również gorliwi, to niestety w samej Jerozolimie byli pod dużym wpływem faktu, że tysiące osób, które przyjęły wiarę w Jeszu Pomazańca, jednocześnie było fanatycznymi zwolennikami przestrzegania prawa mojżeszowego. Czyli jakby nie rozumieli tej podstawowej roli, dla której Pan nasz przyszedł na ziemię. I teraz dzisiaj okazuje się, że ludzie, którzy nawet deklarują niechęć do środowisk żydowskich, ja przynajmniej poznałem tą osobę z tej strony, to okazuje się, że są pod wpływem tej samej doktryny, są jak gdyby takim marionetką tych osób żydowskich środowisk, które właśnie zwalczały apostoła Pawła już w pierwszym wieku wszelkimi możliwymi sposobami, zaczynając od kłamstw, czyli oszczerstw, wiadomo, czyli oszczercą to jest szatan, diabeł, i kłamcą, ojcem kłamstwa również jest, po zabójstwo włącznie, chciano go zabić po prostu. I teraz jednym z argumentów przeciwko Pawłowi ma być rzekoma pochwała w Księdze Objawienia skierowana do zboru w Efezie za to, że zdemaskowały fałszywych apostołów. I w całej takiej kombinacji argumentów pewni ludzie, chcąc zaszkodzić dobrej opinii Pawła, sugerują, że właśnie chodziło o Pawła, o jego demaskowanie.
Tymczasem jest zupełną nieprawdą, że Efezjanie w jakikolwiek sposób negatywnie ustosunkowali się do Pawła. O czym się za chwilę przekonamy. Ten werset, o którym mówiłem, Księdze Konkolu, powołują się na objawienie, drugi rozdział, pierwszy werset, gdzie pisze zwiastunowi, czyli aniołowi, zwiastunowi społeczności powołanych w Efezie napisz: znam twoje czyny, trud i twoją wytrwałość i to, że złych nie możesz znieść i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami. Niektóre przykłady mówią, żeś poddał ich próbie. Przyjrzyjmy się więc, jaki naprawdę był stosunek Efezjan do Pawła. Przede wszystkim to Paweł zaniósł Ewangelię do Efezu. W Dziejach Apostolskich 18 rozdział, wersety od 18 do 21 czytamy: Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylia i Akwila. Następnie przybyli do Efezu i tam ich zostawił. Sam zaś wszedł do synagogi i rozprawiał z Żydami, a gdy go prosili, aby pozostał dłużej, nie zgodził się, ale żegnając się z nimi, powiedział: wrócę do was, jeżeli Bóg zechce, i odpłynął z Efezu. Tak więc w pierwszej relacji nie widzimy, by Efezjanie w jakikolwiek sposób negatywnie ustosunkowali się do Pawła. Dostawił on tam Pryscylię i oni tam działali. Dalej czytamy: Pryscylia, Akwila w Efezie. Od 24 wersetu 18 rozdziału Dziejów Apostolskich. Pamiętajmy, że Dzieje Apostolskie spisał Łukasz, a więc neutralny świadek. To nie są słowa Pawła, który by sam o sobie pisał. Czytamy tak: pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jeszu, znając tylko zanurzenie Janowe. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze, a gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. Tak więc w tej relacji również nie dostrzegamy niczego, podczas gdy Pawła nie było w tym czasie. Paweł potem wraca. 19 rozdział od 1 wersetu do 7 mówi: Paweł przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, a gdy przyjęliście wiarę, a oni do niego: nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jakie więc zanurzenie przyjęliście? Zapytał. A oni odpowiedzieli: zanurzenie janowe. Jan udzielał zanurzenia nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim idzie, to jest w Jeszu, powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli zanurzenie w imię Pana Jeszu. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich, mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około 12 mężczyzn. Tak więc, gdy Paweł przybył, to rozpoczął od głoszenia tym 12 osobom i co jest ciekawe, oni po jego działaniach, po tym jak on na nich włożył ręce, otrzymali Ducha Świętego. I było to oczywiste. Ci, którzy nie mieli pojęcia, że istnieje Duch Święty, w tym momencie już mają dary Ducha. Na co to jest dowód? Przede wszystkim na to, że ten, który udziela Ducha Świętego, popierał działalność Pawła. A więc on nie był samozwańcem. Zresztą lepiej to widać na późniejszych wydarzeniach, które również rozegrały się właśnie w Efezie. Ale najpierw zobaczmy, co Paweł robił w tym Efezie. Wersety od 8. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez 3 miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. Gdy jednak niektórzy upierali się w niewierze, bluźniąc wobec ludu przeciw drodze, odłączył się od nich i oddzielił uczniów i rozprawiał codziennie w szkole Tyranosa. Trwało to 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, usłyszeli słowa pańskie. Tak więc dzień w dzień przez 2 lata dawał dokładne świadectwo najpierw Żydom,
a potem poganom, i w efekcie tego byli tam uczniowie, których w pewnym momencie musiał odciąć od ta sytuacja, prawda? W synagodze przemawiał i musiał ich uczniów odciąć od tych ludzi, którzy tam zaczęli bluźnić Słowu Bożemu. Coś podobnego żeśmy też przeżyli na Skype'ie. Odcinając się od ludzi, którzy nie szanują Słowa Bożego. Ale zobaczmy, co było z Pawłem dalej. Bóg popiera Pawła. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, wersety od 11 mówią: Bóg czynił też nikłe cuda przez ręce Pawła. To pisze neutralny świadek, Łukasz. I to prawdopodobnie już po śmierci Pawła. Także nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy. W ten sposób Bóg popierał działalność Pawła, przyznawał się do niego. No trudno o lepszego świadka niż właśnie Bóg, czyli Duch Święty. Tak silne było działanie Ducha Świętego. Oczywiście to potem wykorzystano, żeby szerzyć kult relikwii, ale w tym przypadku był to dowód po prostu działania Ducha Świętego przez Pawła, czyli niezwykłego poparcia, jakim cieszył się Paweł, jego działanie u Boga. To było niezwykłe, nawet jak na te czasy, kiedy inni apostołowie też mieli dary. I teraz zobaczmy, w jakim kontraście to jest w stosunku do innych wydarzeń, które rozegrały się również w Efezie. Ale i niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy próbowali wzywać imienia Pana Jeszu nad opętanymi przez złego ducha. Zaklinam was przez Pana Jeszu, którego głosi Paweł, mówili. Czyniło to siedmiu synów niejakiego Skewasa, arcykapłana żydowskiego. Zły duch odpowiedział im: znam Jeszu i wiem o Pawle, a wy coście za jedni? I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił wszystkich, pobił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Dowiedzieli się o tym wszyscy Żydzi i Grecy mieszkający w Efezie. I strach padł na wszystkich i wysławiano imię Pana Jeszu. No tak, wysławiano nie dlatego, że ich pobito, tylko dlatego, że był ten kontrast. Tych pobito, a tamci cieszyli się błogosławieństwem, tamci wypędzali. Tamci działali i demony nie były w stanie się Pawłowi przeciwstawić. Nawet gdy właśnie te, jak to ktoś pisze na czacie, relikwie używano. Tak więc Duch Święty był najlepszym dowodem na to, że Paweł działa z woli Boga. Oczywiście Bóg działał poprzez swego Syna Jeszu, a Jeszu przez udzielanie Ducha Świętego. I teraz to całe działanie Pawła sprawiło niezwykłą reakcję w Efezie. Oni wszyscy nabrali pewnego entuzjazmu, tak silnej wiary, że nie wstydzili się wyznawać grzechów. Dalej czytamy od 18 wersetu 19 rozdziału Dziejów Apostolskich. Przychodziło też wielu wierzących, wyznając i ujawniając swoje uczynki. I wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi, paliło je wobec wszystkich. Wartość ich obliczono na 50 tysięcy denarów srebrze. Tak potężnie rosło i umacniało się Słowo Pańskie. Tak, ale cały czas umacniało się ono pod wpływem działania Pawła, który miał Ducha Bożego, Ducha Świętego. To wszystko nie było dziełem zwykłego człowieka. I ta wspaniała reakcja u tych Efezjan, ta reakcja, czyli to, o czym teraz tutaj czytamy, ona będzie pochwalona, do niej w Księdze Objawienia będzie jeszcze nawiązanie, ale to zobaczymy pod koniec. Pamiętajmy jednak o niej. 19 rozdział, 23 werset. Powstał niemały rozruch z powodu drogi. Pewien złotnik imieniem Demetriusz dawał niemały zarobek rzemieślnikom przy wyrobie srebrnych świątynek Artemidy. Zebrał ich razem z innymi pracownikami tego rzemiosła i powiedział: mężowie, wiecie, że nas dobrobyt płynie z tego rzemiosła. Widzicie też i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale prawie w całej Azji ten Paweł przekonał i uwiódł wielką liczbę ludzi gadaniem, że ci, którzy są ręką uczynieni, nie są bogami. Grozi niebezpieczeństwo, że nie tylko rzemiosło nasze upadnie, ale i świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie za nic miana. Tak więc do wrogów Pawła dołączyli jeszcze jedni, czyli do żydowskich wrogów dołączyli pogańscy wrogowie.
I to byli w zasadzie jedyni wrogowie. Wśród, jak na razie widzimy, że wśród Efezjan nie ma żadnych wrogów. I teraz należałoby się, za chwilę omówimy sobie ostatnie spotkanie, jakie odbyło się Pawła z Efezjanami. I przekonamy się, bo jeśli to jest ostatnie, a rzekomo Efezjanie mieli odrzucić Pawła jako fałszywego apostoła, mieli poddać go próbie znaleźć go kłamcą, no to w tym musiałoby to się rozegrać w tym ostatnim spotkaniu w takim razie. I tak w Dziejach Apostolskich od 17 wersetu, 20 rozdział czytamy. Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych wspólnoty. A, zwróć uwagę, Pawłowi się spieszyło do Jeruzalem, więc nie udał się do Efezu, ale wezwał starszych zboru. I oni nie powiedzieli, co to Paweł, no, taka sama droga ma, dlaczego ma 10 iść do jednego, skoro może 1 do 10, prawda? Nie, oni tego tak nie zrobili. Poszli posłusznie do Miletu spotkać się z Efezem. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich. Wiecie, jakim byłem wśród was od pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek żydowskich. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne. Także przemawiałem i nauczałem was publicznie po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego Jeszu. A teraz przynaglany duchem udaję się do Jerozolimy. Nie wiem, co mnie tam spotka, oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jeszu. Bylebym dał świadectwo Ewangelii łaski Bożej. Tak więc Paweł idzie, jest pewien, że coś go złego spotka, idzie, jest gotów nawet umrzeć. Tak nie zachowuje się ktoś, kto działa egoistycznie. On całkowicie oddaje się w ręce Pana naszego Jeszu. Nic dziwnego więc, że Pan mu tak błogosławił. Ale teraz, jak zareagowali na to Efezjanie? Czy rzucili mu w twarz, że nie jest prawdziwym apostołem? Jak niektórzy sugerują, to jest ostatnie spotkanie. Zobaczmy, jak zareagowali starsi, czyli przedstawiciele Efezu. Ale to jeszcze za chwilę. Jeszcze najpierw Paweł przypowiada pewne proroctwo. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. O właśnie, to jest ta informacja, która potwierdza, że to jest ostatnie spotkanie. Już mnie nie zobaczycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was doglądającymi, abyście kierowali wspólnotą powołanych Boga, którą On nabył własną krwią. Teraz uwaga, bo Paweł powie pewne oszczerzenie, proroctwo, chcąc ich przygotować na coś. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także pośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Te słowa, które często cytujemy jako dowód, że po śmierci apostołów miało przyjść odstępstwo, one były wypowiedziane do zboru w Efezie. Po odejściu Pawła mieli się pojawić ludzie i Paweł chce przygotować Efezjan na to. No i teraz co oni, jak oni reagują na to wszystko? To następny slajd nam powie. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na okręt i więcej już go nie widzieli. Jak to więc mieli poddać go próbie i ujawnić, że jest fałszywym apostołem, jak twierdzą siewcy Konkolu? Do końca działalności Pawła oni byli po jego stronie. On natomiast ich szykował, odchodząc, na to, że przyjdą tacy jedni, na których oni mają uważać. Mają uważać o trzodę. I teraz wróćmy do objawienia drugi rozdział, na który powołują się siewcy Konkolu. Zobaczmy w kontekście szerszym, jak tam pisze. Zwiastunowi społeczności powołanych w Efezie napisz.
Znam Twoje czyny, trud i Twoją wartość, wytrwałość, przepraszam, i to, że złych nie możesz znieść w czasie teraźniejszym, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie posłańcami. Posłańcami, znaczy apostołami, inaczej, w liczbie mnogiej, nie odnosi się do Pawła, w liczbie mnogiej. Próbie poddałeś tych, którzy zwą też w czasie teraźniejszym i liczba mnoga siebie posłańcami. Czyli Pawła nie poddano żadnej próbie, a nimi nie są i żeś ich znalazł kłamcami. Pawła też nie znaleziono kłamcami. Do końca kochano Pawła. I dalej czytamy. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego, niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Pamiętacie, jakie to były pierwsze czyny? Jakie oni mieli? Przypomnijmy sobie. Przychodziło też wielu wierzących, wyznając i ujawniając swoje uczynki. Wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi, paliło je wobec wszystkich. Oni entuzjastycznie służyli Panu. Oni odrzucili wszystko, nie bacząc na koszty. Mieli ten entuzjazm na początku mieli. Nie wstydzili się ujawniać własnych nawet grzechów. Ale to się działo, gdy pośród nich był Paweł. I za te czasy Księga Objawienia chwali ich i mówi, wróćcie do tego, nawróćcie się do tych uczynków. Wprawdzie chwali ich też, że później zareagowali prawidłowo i ujawnili fałszywych posłańców, czyli apostołów, czyli zareagowali, czyli wzięli sobie do serca ostrzeżenie Pawła, który mówił, że po moim odejściu przyjdą, i oni byli na to gotowi, oni to zrobili, ujawnili, spisali się znakomicie, za to ich Księga Objawienia chwali. Ale tą pierwszą miłość, jaką Paweł w nich rozbudził, utracili. Więc tutaj nie ma absolutnie żadnego potępienia Pawła ani jego działalności. Przeciwnie, jest pochwała dalej. Nie tylko wcześniej on cieszył się darami ducha i mógł ducha udzielać innym, ale również długo po jego śmierci jego czasy, jego działalność jest wychwalana i zachęcani są Efezjanie, by wrócili do tego, co odczuwali wtedy, gdyż pośród nich był, a Paweł był tam kilka lat, czyli to są ta pierwsza miłość, prawda? I teraz zobaczcie, jak odnajdujemy się w cyfkonkolu, którzy twierdzą, że te słowa rzekomo świadczą przeciwko Pawłowi. To jest bzdura. Mało tego, inni apostołowie, czyli posłańcy Pana, również potwierdzają Pawła, uwiarygadniają go. W drugim liście Piotra, 3 rozdział, 15 werset, już na zakończenie przeczytamy. Czytamy, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł, według danej mu mądrości, napisał do was. Więc umiłowany nasz brat Paweł, według danej mu mądrości, a więc nie własnej mądrości, nie samozwańczy. I dalej czytamy, jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym, są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak inne pisma, na własną zgubę. I teraz, jak się przyjrzycie argumentacji siewcy w konkolu, to tak właśnie się dzieje. Słowa Pawła przekręcają, nadają im negatywny charakter, ale czynią to na własną zgubę, jak tu czytacie. Piotr przepowiedział to. Przepowiedział w pewnym sensie takich ludzi, tych siewców konkolu, że będą to robić. Nauki Pawła będą przekręcać, konkretnie powiedział. Tak samo jak inne pisma. Ale konkretnie o Pawle jest powiedziane też. Jest wymieniony wyjątkowo. Wy zatem umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jeszu Pomazańca. Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności. Amen. No można by do tego dodać jeszcze tylko to, że nie tylko Paweł był podważany. Jak zajrzycie do trzeciego listu Jana, to Jan również pisze, że, jeśli dobrze pamiętam, że miłujący pierwszeństwo, czy też miłujący przewodzenie w zborze, Diotrefes, nie uznaje nas. Bo pisał do tamtego zboru Jan, apostoł Jan,
a tamten nie uznawał go. Czy to była taka tendencja? Ludzie w zborach postanowili przejąć kontrolę nad tymi zborami i podważali wiarygodność apostołów. I w tym przypadku akurat my tu rozmawiamy dzisiaj o Pawle. Ale to dotyczyło też innych apostołów. Ich wiarygodność też podważano, co świadczy przykład Jana. To tyle, jeśli chodzi o ten temat. Temat apostołów, jeżeli będzie Was interesował, mogę przygotować następnym razem, kim byli apostołowie tak naprawdę i kto mógł się nazywać apostołem i dlaczego. To wszystko jest dość fajnie wyjaśnione w pismach Nowego Testamentu. A teraz, jeśli macie jakieś pytania, to czekam.